Witajcie, cześć, dzień dobry. Dzisiejszy filmik będzie dotyczył kołysania silnika podczas ruszania. Oczywiście mówimy o silniku diesla. Jeżeli na ten filmik natrafiliście, być może macie z tym problem, bądź jakieś tego typu objawy się u Was pojawiły. Generalnie będę się skupiał w dzisiejszym filmie na zaworze gier. Otóż co zostało sprawdzone? Zostały sprawdzone wszystkie podciśnieniówki, została sprawdzona geometria turbiny, która jest sprawna, pracująca. Czyli nasz zawór, który wysterowuje turbinę, ten, który tutaj widzimy, jest sprawny. Natomiast sytuacja wygląda w ten sposób, że na przepływomierzu podczas odczytów przy obciążeniu następowała nie zawsze pewna różnica. Wartości zakładane nie zgadzały się z wartościami aktualnymi, co wskazuje bardzo wyraźnie na to, że nasz zawór EGR zaczął po prostu być może się przycinać, czy zostawać w jakiejś tam pozycji. Generalnie rzecz jest jaka? Na pewno problem nie pochodzi z cewki, czyli ta cewka, to co widzimy tutaj dokładnie na środku ekranu. Tu mamy cewkę elektrozaworu. Już ta cewka była gdzieś tam kiedyś przez kogoś wymieniana, bo tak jak widzicie, markerem jest opisana. Natomiast gdyby problem pochodził z obwodu cewki, to na pewno wyskoczyłby błąd obwodu zaworu EGR. Może być różnie nazywany, generalnie dotyczyłby obwodu układu zaworu EGR bądź jeszcze innej nazwy. Natomiast rzecz jest jaka? Na pewno sprawdzę parametry, natomiast nie na tą chwilę, ze względu na to, że silnik jest gorący, więc gorącego zaworu niestety nie sprawdzamy, bo jego indukcyjność znacznie odpływa od parametrów rzeczywistych. Będę musiał poczekać. Tak samo i na gorącym silniku nie będę chciał otwierać. Natomiast poczekamy, aż ostygnie silnik. Po zrobieniu testu krótkiego indukcyjności tego zaworu, bo to jest zawór, słuchajcie, który jest wysterowywany dwoma przewodami. On nie ma czujnika, czyli nie pokazuje do sterownika silnika, w jakim stopniu został otwarty. Natomiast komputer wylicza PWM-em, że jego otwarcie jest na przykład, przyjmijmy 40, czy 50, czy 60%. Jest jego otwarcia, bądź później jest zamknięty. Dzieje się to na podstawie oczywiście masy powietrza, temperatury powietrza, bo ma to wszystko wpływ. No i ciśnienie oczywiście, ale tych tematów nie poruszamy, bo nas to nie interesuje. Generalnie będę dzisiaj pokazywał, jaka jest możliwość odkręcenia takiego zaworu bez ingerencji jakiejś poważniejszej, sprawdzenia, czy on faktycznie się klinuje, czy się przycina. Także nie lecimy do sklepu, nie kupujemy zaworu, tylko w pierwszej kolejności staramy się ustalić, co jest problemem, a problemem na pewno, czy może nie problemem, jak skutkiem problemu, jaki jest kołysanie silnika chwilowe, po czym silnik zaczyna pracować prawidłowo i te masy powietrza już wtedy się zgadzają, ale ze względu na to, że dzieje się nie zawsze, prawdopodobieństwo, że nasz zawór zaczął się gdzieś tam przyklinowywać, przycinać z nagaru, jest bardzo duże. Także czekamy na silnik, aż ostygnie i spotykamy się po chwili. I spotykamy się już po chwili. Silnik już jest wystygnięty, temperatura jest już taka, że możemy zmierzyć tą cewkę. Generalnie rzecz jest jaka? Sprawdziłem indukcyjne, sprawdziłem rezystancję. Wszystkie parametry są prawidłowe, natomiast pozwoliłem sobie zdjąć wtykę. Tak jak widzicie, wtyczka jest wypięta po to, żeby pokazać Wam, jaki błąd może się pojawić, jeżeli będziecie mieli problem z obwodem. Tu macie właśnie ten błąd 0489, niski stan obwodu sterującego, zawór powinno być dopisany, no ale jest napisane sterującego recyrkulacji spalin, no przetłumaczone jak jest, ale dotyczy, generalnie nas interesuje kod błędu, jak jest, tego na górze nie bierzemy pod uwagę. Co do tego typu będę potrzebował teraz, żeby go zdemontować. Tak jak widzicie, u mnie są śrubeczki na imbusa, więc te cztery śrubeczki dookoła zdemontuję, wyciągam zawór i spotykamy się już po chwili. No i tak, śrubeczki mamy wykręcone, zawór wyjęty, od razu za pamięci, bo nie powiedziałem. Rezystancja takiej cewki jest w granicach 10 ohmów.
10-11 ohmów. To jest prawidłowa wartość takiej cewki. Tak jak widzicie, tutaj jest grzbek, który pracuje. Macie jeszcze podkładkę, dlatego uważajcie, żeby ta podkładka Wam nie zginęła. Ona jest ważna, bo ona uszczelnia spaliny. No i tu macie ten zawór właśnie. Ja zaraz wyciągnę sobie. Tak wygląda ten zawór, tam zaraz przybliżymy. No i tu wychodzi coś najciekawsze. Jak wykręciłem zawór, on był w pozycji częściowo wciśniętej. Był w takiej pozycji, gdzie to jest, w takiej pozycji, po czym jak odkręciłem zawór, zrobił pyum i sobie kliknęło, co świadczy o tym, że po prostu on był przycięty. Także będziecie musieli wziąć, tak jak ja przed chwilką wziąłem sobie przeduszkę, i najnormalniej w życiu musicie to coś rozruszać. Teraz ja spróbuję sobie tutaj. Troszkę rozruszałem, kurczę, nie wiem czy to widać było, rozruszałem troszkę tego grzybka. Generalnie rzecz jest jaka, on musi pracować. Jeżeli jego będziecie naciskali, o, tak jak widzicie, jego w tym momencie naciskam, on się powinien płynnie otwierać i zamykać. A jeżeli się Wam zdarzy sytuacja taka, że Wy go wciskacie, a on Wam nie odbija, to będziecie musieli sobie wziąć jakiegoś drewnianego, grubszego patyczka, czy trzonek ewentualnie sprawdza się od malutkiego młotka, i po prostu popukać tym drewnem w niego, żeby zrzucić z niego nagar. On generalnie ma pracować płynnie, tak jak widzicie, on w tym momencie jest w pozycji górnej, czyli jest zamknięty, natomiast jeżeli ten zawór zostaje w pozycji uchylonej, czyli jest wciśnięty, to wtedy przepływomierz powietrza jest oszukiwany, może komputer jest oszukiwany względem przepływomierza powietrza, tego co powinien czytać wartości, dlatego że spaliny krążą z powrotem między wydechem a kolektorem ssącym. No i przez to może się właśnie Wam pojawić tego typu, jak w moim przypadku, kołysanie silnika chwilowe, dopóki po prostu ten zawór się nie zamknie. I taki sam przypadek kiedyś poruszałem w kwestii takiej, zdarza się bardzo często w pojazdach typu Sportage i pokrewnych, które mają te silniki dwulitrowe, że jedziecie z jakąś tam dużą prędkością, po czym nagle puszczacie nogę z gazu, chcecie jechać, zwalniacie po prostu, czyli wytracacie prędkość, po czym chcecie dodać gazu, silnik Wam nie idzie, bądź idzie kołysze i w pewnym momencie słyszycie pum i silnik Wasz zaczyna iść. To właśnie to pum, to jest ten zaworek, który próbuje strzelić się z powrotem do góry, po to, żeby dać możliwość się zamknięcia. No także widzicie, kwestia wyczyszczenia, no to wiadomo, my wyczyścić nie możemy tego zaworu wewnątrz, ale rozruszanie go, wierzcie mi, że się sprawdza w 100%. Potem jak będziecie składali, to pamiętajcie o tym, żeby wyczyścić sobie uszczelkę, tą uszczeleczkę wyczyścić, wyczyścić oczywiście część tego zaworu. I tu pamiętajcie jeszcze jest rzecz jaka, ten grzybek, on to jest grzybek pracujący, który się wysuwa i wsuwa. On ma pływać płynnie. Jeżeli się Wam zdarzy sytuacja taka, że ten grzybek wciśniecie i on zostanie, no to będziecie musieli jakieś ultradźwięki zaliczyć i dobrze to wyczyścić, bo on ma najnormalniej w życiu pracować. Jego praca jest, tak jak widzicie, on ma sobie płynnie pracować, delikatnie. No, także myślę, że ten filmik może komuś się przydał. Póki kwestia jest rozkręcona, a do skręcania, no myślę, że już Was nie będę angażował na czas, ze względu na to, że wiecie, jakiej kolejności odkręcaliście i w takiej samej skręcacie, więc pomylić tutaj bardzo czegoś nie możecie. Także jeżeli filmik się komuś przydał, bardzo dziękuję za oglądnięcie, a jeżeli macie problemy, tradycyjnie w komentarzach piszcie, będę się starał Wam to, co będę mógł doradzić. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. Słuchajcie, pozwoliłem Was jeszcze zatrzymać, a tylko dlatego, że wykonałem to, co chciałem wykonać, czyli rozruszać sobie ten zawór. I słuchajcie, zawór po wciśnięciu w dół pozostał, co jest właśnie tym efektem, który jest efektem niepożądanym, jaki udało się mi uzyskać. Jeżeli mi się w tym momencie uda uzyskać, to będziecie wiedzieli. Troszeczkę mi jest niewygodnie nagrywać i pokazywać, natomiast zobaczcie, no w tym momencie on wyskakuje.
No już się mi niestety nie uda. Nie ma, żebym chciał. Wcisnąłem ten grzybek w dół, w celu rozruszania. I on najnormalniej w życiu został w tej pozycji wciśniętej. No i w czasie, jak sobie kamerkę powiesiłem na statywie, zrobił psztyk i kliknął sobie do góry. Generalnie, jeżeli takie coś się u was dzieje, chciałem wam bardzo pokazać ten efekt. Natomiast, no niestety, złośliwość losu mi uniemożliwiła takie coś. Bo on w tym momencie już zaczął pracować. Także jeżeli wam będzie pracował tak jak w tym momencie u mnie, no to wam chwała. Generalnie ja sobie wezmę jeszcze benzyny ekstrakcyjnej. Troszeczkę tutaj spryskam, póki on jest otwarty. Póki mam do niego dojście. To jest to, co oczywiście możemy zrobić na zmontowanym, bo wiadomo, że chcąc go zdemontować, musielibyśmy od chłodniczki spalin odkręcać i od dołu tam, od strony głowicy, więc jest to troszkę w takich warunkach niemożliwe. No ale generalnie efekt jest potwierdzony, że takie coś się działo, jak wyszło na testerze. Także myślę, że z tego filmu skorzystacie, jeżeli wam się takie coś wydarzy. No kurczę, chciałem wam bardzo pokazać, wierzcie mi, to co się naprawdę dzieje, przez co ludzie wymieniają EGR-y, co powoduje tak naprawdę związanych z powietrzem, z zawirowaniem powietrza, z okłamaniem komputera względem masy powietrza zakładanej, a aktualnej, to jest właśnie powód tego zaworu. I teraz jeszcze od razu słuchajcie, jak jesteśmy przy zaworze. Bardzo często, gęsto jest tak, że ktoś tam porusza temat taki, że wystarczy wziąć taki zawór i po prostu zaślepić. Więc od razu powiem wam rzecz jaką. Nie róbcie takiej głupoty i nie słuchajcie pseudomechaników, dlatego że wasz komputer jest na tyle na aktualną chwilę inteligentny, że tak powiem, że jeżeli ten zawór jest uchylony i ta masa powietrza jest przekłamana, to on wie, jaka ta masa powietrza jest przy otwarciu zaworu, jaka powinna być, i on stara się do tej masy powietrza aktualnej wysterowywać dawki paliwa i oczywiście geometrii turbiny. Więc wy, jeżeli zaślepicie ten zawór, to ja rozumiem kwestię sprawności silnika na zaworze całkowicie zamknięty i to, że te spaliny nie wracają do silnika, co jest bardzo skutkiem ubocznym i negatywnym dla silnika. Natomiast ja mówię tu w podstawowym wariancie, w którym ten zawór faktycznie pracuje. Co innego jest, jeżeli wy ten zawór wyprogramujecie, to wtedy ja rozumiem tą kwestię, aczkolwiek pamiętajcie, wy robicie zawsze coś na własną odpowiedzialność, bo to sztab ludzi projektował po to, żeby to nam służyło, a nie po to, żeby sobie ktoś tam wziął jakąś blaszkę i po prostu wstawił. Natomiast rzecz jest jaka. Jeżeli wy sobie zawór wyprogramujecie, to w ten czas wasz sterownik silnika tą wtyczką nie stara się wysterować tego zaworu. O kurczę, nie ma ostrości, nie? Coś poszło nie tak? W każdym bądź razie nie stara się go wysterowywać, a tym samym nie przelicza tego powietrza, które jest zmieniane, czyli ma objętość tego powietrza, która jest zmieniana po otwarciu tego zaworu. Tak żebyście wiedzieli, bo zaślepienie u was spowoduje podwyższenie temperatury spalin, co w lecie będzie miało skutki negatywne, co już kiedyś na jednym filmie poruszyłem i to się potwierdziło w kilku pojazdach. Zresztą możecie poczytać komentarze, jeżeli nie wierzycie pod tym filmem, że faktycznie to coś ludziom pomogło. Dobra, już nie będę was zatruwał, nie będę wam przeszkadzał. No niestety, chciałem pokazać, nie udało się, ale myślę, że jeżeli wy macie na tyle pracujący ten zawór, jak w moim przypadku, to już będziecie zadowoleni, będziecie śmiało mogli nim jeździć. Spokojnie. Dobra, biorę się za czyszczenie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Już się nie zobaczymy dzisiaj w tym filmie. Cześć.